Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich naszych fanów ze Studia X. Tu właśnie mamy basistę naszego, który właśnie jak widać przygotowuje się do pierwszej poważnej płyty w życiu. Kurwa, nie mogę z kim wzdur gadać. Znajdujemy się właśnie w środowisku realizatorów. Mamy okazję po raz pierwszy w życiu podejrzeć realizatora w jego naturalnym środowisku. Pamiętajcie, żeby zachować dystans, bo gdy on zorientuje się, że jest obserwowany, może być niebezpieczny. Oto widzimy właśnie poranną toaletę realizatora, który właśnie rozpoczyna dzień od podejmowania działań mających mu zapewnić higienę zdrowotną na resztę dnia. To niesłychana okazja. Właśnie widzimy dwa osobniki tego samego gatunku na jednym terytorium, które nie będą współzawodniczyć o swoje drzewo. Niesłychane. Taka historia zdarzyła się po raz ostatni w XVIII wieku. Nie, kurwa. Znaczy, chciałem powiedzieć... Motyla noga. Jeśli nagrywamy drugą część gwiazd. Realizator jest bardzo zadowolony. Co jest? Klika dostanę? Nie. Nie zasłużyłeś. Ponieważ nie mamy stołu, kanapek nie będzie. To nagraj mnie. Już potem nie nagrywaj. Słuchaj, dzień dobry, nazywam się Artur Przeborowski, jestem basistą zespołu Łydka Grubasa. A jakieś gierki na kompie masz? Dzisiaj rozpoczynamy sesję basową nowej płyty, której tytuł może jeszcze nie będziemy zdradzać. Jak to nie, będzie się nazywać Wylisz mi pytonga. Chłopaki, nie śmiejcie się. Posturel tak skrzywioną mam. Znajdujemy się właśnie w tajemniczej dżungli, gdzie obserwujemy tajemnicze zebranie gatunków istot, które właśnie przychodzą do wodopoju po raz kolejny. Ostatnim razem mieliśmy okazję obserwować samotnika odyńca z gatunku Realizatorus, który przychodził pożywić się przy swojej paszy. Obecnie widzimy, że przybył z młodym, jako że widać jest akurat pora godowa. I pora godowa przekłada się właśnie na występowanie potomstwa. Jak widać, stary gatunek przyszedł ze swoim offspringiem, aby pokazać mu skąd czerpać pokarm i wodę. Fascynujące, zaiste. Podejdźmy bliżej i zobaczymy co powie. To niesamowita okazja. Po raz pierwszy nawiązaliśmy kontakt z tym gatunkiem, a podobno się nie rozmaja. To jest nie ta tonacja, bo to jest wyżej, o wiele. Maluj swe kopytka, rób to tylko dla mnie. Tylko dla mnie rydzi swoje słynne placki. Cieo! Sam jesteś w barwie. Idę się odpocząć. Klika nie ma. A nie, Żyda teraz gra. Nagrywamy Żyda. Bo Żydów trzeba nagrywać. Żydów trzeba kasować. Żydów trzeba kasować. Cicho. Wiesz co? Daj mi spokój. Ela siam. Raz, dwa, trzy. Moja była to dziwka. Każdy tutaj zbyt dobrze ją zna. Cześć, za, za,
zobaczmy, co my tu możemy kefirowi pomóc. Kefiryzacja. A jest to racja. Tak? Nie, ja włączyłem sobie raz. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Macie, drogie dzieci, zagadka dla was. Sutek czy anus? To co, też tutaj?